Nowy sezon, zaczynamy od siewu rzepaku i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. O kwestiach związanych z siewem, z uprawą oraz zwalczaniem chwastów właśnie w tej roślinie uprawnej. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak swoje plantacje rzepaku sieje Kula oraz Wojkep. Z jednej strony to będzie siew pasowy, z drugiej strony siew w uprawie uproszczonej i na koniec również o tym, jak zwalczać chwasty. Która metoda jest lepsza? Czy zaraz po siewie, czy może wtedy, kiedy rzepaki wzejdą? Oglądajcie ten odcinek Epole do popisu. Zastanawiacie się pewnie, jak zresztą co roku, jaką metodę zwalczania chwastów rzepaku wybrać, doglebową czy nalistną. I tak naprawdę, tak sobie analizując wszystkie za i przeciw, na pewno warto pamiętać o tym, że metoda doglebowa potrzebuje przede wszystkim wilgoci w glebie. Wtedy skuteczność działania tychże herbicydów będzie najwyższa. I co więcej, również przy uprawie pola ona powinna być jak najlepsza, jak najrówniejsza, tak aby chwasty jak gdyby nie kiełkowały później z różnych gród ziemi. Z kolei, jeżeli tej wilgoci będzie w glebie zbyt dużo, no to również mamy tutaj problem związany chociażby z przebarwieniami czy też osłabieniem wschodów rzepaku. Pamiętamy o tym, że chromazon lubi przebarwić rzepak, a metazachlor, o czym mało kto pamięta, w dużych dawkach doglebowo również może bardzo znacząco obniżać wschody rzepaku. Co więcej, dosyć dużym ograniczeniem jest to, że po siewie rzepaku mamy tylko 3 dni na to, aby zabieg doglebowy wykonać. No jest jakieś ograniczenie, w metodzie nalistnej ten okres czasu jest zdecydowanie dłuższy. No i na końcu, jeżeli macie trudne pola, trudne chwasty, no to na przykład jeżeli macie dużo bodziszka, dużo dymnicy, dużo habra bławatka, no to metoda doglebowa nie zawsze jest skuteczna, ba nawet często trzeba poprawiać właśnie na te chwasty powschodowo, a więc może lepiej w tym momencie skierować się na właśnie zabieg powschodowy. Mateusz, widzę, że siejesz bezorkowo. Opowiedz trochę mi właśnie o tym przygotowaniu pola, jak przygotowujesz, jaką maszynę masz, też widzimy nazwę, tak, ale tak, żeby każdy z nas widział, w jaki sposób to robisz. Wiesz co, tak naprawdę przygotowanie pola zależy od pogody, od warunków i od samego pola, bo mamy działki, które są bardzo gliniaste, dodatkowo bardzo pagórkowate. W tym roku warunki do siewów jak na razie u nas są dobre, wilgoci jest sporo. Tu mamy stanowisko po grochu, zresztą widać, że tych resztek pożniwnych nie ma za dużo. Docelowo chciałem uprawiać tutaj samą talerzówką, jednak było troszeczkę chwastów takich uciążliwych, głęboko korzeniących się, nawet chociażby jak mleczyk, gdzie na talerzówką niestety go nie zwalczymy, więc najpierw był przejazd zrobiony trzybarkowym agregatem z podcinaczami, żeby właśnie jak najbardziej z tymi bocznymi takimi skrzydełkami, żeby jak najbardziej te korzenie poprzecinać, żeby jak najbardziej te rośliny zwalczyć, wszystkie chwasty. Teraz jeździmy przed siewem, przede mną jeździ tata agregatem takim typowo przedsiewnym, uprawowym i sieje Rapidem, też już bardzo stara konstrukcja, chyba bodajże z lat 90. Tu się za wiele nie zmienia. Dwa rzędy talerzy doprawiających, dwa rzędy redlic wysiewających, redlice stopkowe, ale przy talerzu, czyli jakby nie ma zapychania i tak dalej. Na kole jedno koło jakby odpowiada za głębokość dwóch redlic. Bardzo taka, mówię, prosta konstrukcja, niezmienna od lat tak naprawdę. Ma to troszeczkę swój minus przy mokrych warunkach, szczególnie przy siewie rzepaku, bo przy pszenicy tak nie bardzo, ale rzepak siejemy dosyć płytko. Gdy jest mokro, wilgotno, to potrafi się gdzieś to koło zakleić, no i wtedy niestety rzepak też gdzieś tam potrafi uciec. Chociaż wiadomo, no siewy powinno się robić, raczej za siewnikiem powinno się kurzyć, prawda? I całość areału rzepaku jak gdyby siejesz tym duetem? Znaczy siejesz, uprawiasz i siejesz tym duetem? Tak, tak, tak. Chciałem w tym roku znowu strip-till u siebie zastosować. Po jęczmieniu jarym na dużo słabszym stanowisku, miejscami znaczy w większości piąta klasa, miejscami czwarta, miejscami szósta. Jednak mamy dużo takich drobnych chwastów, które po przejeździe kombajnem zniknęły pod słomą. Nie chciałem chemicznie tego zwalczać, raz, że nie wiem jaka byłaby skuteczność, kiedy te właśnie chwasty są pochowane, a przejazd jakimśkolwiek agregatem uprawowym przed strip-tillem to jest generowanie kolejnych kosztów, osuszanie tej gleby, więc doszedłem do wniosku, że jak mamy zrobić tak, to
od razu przed siewem przelecimy tym swoim agregatem trzybelkowym i ewentualnie na takich troszeczkę, mamy takie dwie górki gliniaste, jeżeli tam będzie potrzeba, to doprawimy sobie znowu tym agregatem uprawowym. Okej, okay, a powiedział o tych chwastach, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów, to bardziej do glebówka, czy bardziej powschodowo w tym roku? No ze względu na stanowiska, no to będzie musiał być tu zabieg powschodowy, chociaż miałem taki pomysł, żeby po grochu zrobić doglebówkę i ewentualnie, jeżeli tych samosiewów grochu będzie bardzo dużo, to wtedy zastosować zabieg nalistny, ale może zostawić ten groch, jeżeli będzie go mało, jako taka roślina towarzysząca, okrywkowa. Okej, okay. Ciekawy sposób, no ale to zobaczymy jak to wyjdzie. Dokładnie, zobaczymy jak to wyjdzie, ale no raczej nalistnie. No. A jaką odmianę siejesz tutaj konkretnie na tym polu? Tu na tym polu PT297, kiedyś miałem tutaj bodajże 4 lata temu, bo tak co 4 lata te pole mi przypada, większość pól praktycznie pod rzepak, to 4 lata miałem 264, 264, tak jak dobrze pamiętam, no więc tutaj mówię, spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. No okej, okay, to życzę powodzenia, będziemy sobie też obserwować, wiem też, że Wojtek sieje też z Pioniera inną odmianę i do Wojtka teraz lecimy zobaczyć jak sieje w striptilu czajkowskim, więc nie zawracam głowy, do zobaczyska. Trzymaj się, cześć. Wojtek, widzę, że tutaj siejesz rzepak w striptilu. Po raz pierwszy czy po raz któryś rok z rzędu może? Zacząłem 2 lata temu, także to jest trzeci raz jak sieję rzepak w technologii striptil. W całości rzepak czy coś tam dzielisz sobie na różne technologie uprawy? Znaczy na początku był to areał 10 hektarów. Ze względów pogodowych było za mokro, nie zdecydowaliśmy się na dalszy siew i wyszło to tylko 10 hektarów. W poprzednim roku było to 32 hektary. A teraz no, planujemy 45 posiać. Jak wyjdzie, zobaczymy, bo tu jest bardzo ciężka gleba, czy da radę te rowki zagnieść odpowiednio, to wszystko się okaże. Ale nie zawsze to było całość areału, miałem część ściany swoim siewnikiem. Tym bardziej właśnie, że jak się widzieliśmy w małym, to pamiętam, że mówiłeś, nie? Że część jest w uprawie pasowej, część bodajże rapidem, tak? Więc dlaczego się przekonałeś? Wyższy plon, czy może jesteś bardziej takim zwolennikiem uproszonej uprawy? Może powiem to tak. Nie tyle co zwolennikiem, ale takie dosyć ciężkie warunki nastały, tak? Nie powiem, że wychodzi to źle. Jest lekki progres na korzyść uprawy pasowej, no ale też zależy to również od działek, prawda? Bo każda działka, każda gleba jest troszeczkę inna. W porównaniu do swojego typu siewu, tak? To co ja robię rapidem, mamy lekki progres na korzyść striptila. Mówimy tutaj o średniej, tak? Średniej to, co było wysiane w technologii ST, a co było wysiane w mojej konwekcjonalnej technologii. Widzę, że średnisko nie jest zerwane, czyli rozumiem, że też nawożenie jest raczej wgłębne poprzez dozownik. Czym, jaka dawka i na jaką głębokość? Przede wszystkim fosfor. Niedobory fosforu, o tym już mówiłem. Niedobory fosforu i lecimy fosfor, czyli Polidab, czy tam jakiś DAP, bo to nie jest oryginalny nawóz, tylko importowany. Ilość 150 kg na hektar, głębokość około 15 cm pod nasionem rzepaku. Tak to ma wyglądać, tak? A w rzeczywistości jeszcze to wszystko będzie dostrajane do perfekcji. Okej, okay. A jeżeli chodzi o na przykład nawożenie potasem, będziesz później uzupełniał w trakcie wegetacji? Nawożenie potasem zawsze wiosną. Wiosną w postaci cholistu, wtedy większa ilość potasu jest podawana, nawet 100-120 kg. Czyli jesteś wierny tej technologii, którą masz już tam wypróbowaną od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów, wiem, że w zeszłym roku, pamiętam z filmów, zwalczałeś chwasty powschodowo. Ten rok tak samo, tym bardziej, że masz striptila, czy coś tam się zmieniło, jeżeli chodzi o twoje Nie. pomysły? Nie, to samo jestem wierny swoim przekonaniom, może powiem tak. I tutaj chwasty powschodowo, zarówno jedno, jak i dwuliścienne. Ta technologia sprawdza się mi od kilku lat, tak? Troszeczkę rotuję środkami, substancjami. Jest ok, jest czysto, więc... Na koniec najważniejsze pytanie, o którym zapomniałem tak naprawdę. Ok, mówisz, że uprawa pasowa, no to jaki agregat, jakiej firmy i jak to wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o układ? No tak jak na załączonym obrazku, jest to Czajkowski ST600. 6-metrowa maszyna z tyłu sprzęgnięta z Waderstadt Tempo.
I tak na dobrą sprawę to tyle o agregacie. No, uważam, takie moje zdanie, najlepszą robotę robi z tyłu tempo, które utrzymuje precyzję wysiewu i jest to wysiew, tak jak mówiłem, punktowy. 40 roślin na metr kwadratowy, tego się trzymam i przy tym zostaję. Okej. Okay. Siew precyzyjny to też, żeby być precyzyjnym, nie przeszkadzam. Dzięki, do zobaczenia. Okej, okay, a jakie zatem cechy ma metoda nalistna? Trochę się tutaj pozmieniało przez ostatnie kilka lat, ponieważ mamy coraz więcej, coraz bardziej skutecznych herbicydów powschodowych, czyli do stosowania nalistnego. Tutaj takim przykładem może być chociażby taki pakiet Belcar plus Clipper. I jedną z głównych cech, taką już wspomniałem o niej wcześniej, jest to, że macie przede wszystkim dłuższy okres czasu na to, żeby wykonać skuteczny zabieg herbicydowy. Od drugiego liścia rzepaku do nawet szóstego, czy nawet więcej, jeżeli chodzi o fazę rozwojową rośliny uprawnej. Druga cecha to jest taka dosyć istotna, jeżeli spojrzymy na to, jak bardzo rośnie udział rzepaku uprawianego w systemie uprawy pasowej, czyli strip-till. Tutaj te zabiegi powschodowe są przede wszystkim bardziej skuteczne, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów, w szczególności jeżeli mamy jakiś mulcz na polu, czy mówiąc kolokwialnie bałagan. Wtedy jak gdyby zabiegi doglebowe nie są w stanie dobrze wchłonąć się w profil glebowy i działają po prostu gorzej. W tym pakiecie Belcar plus Clipper macie łącznie 4 substancje czynne, w tym Arylex Active, substancja dosyć nowa, bo pojawiła się na rynku polskim 3 lata temu, która zwalcza m.in. bodziszka. Bodziszka, który jest problemem bardzo dużym, w szczególności w uproszczeniach i w szczególności w Polsce, jeżeli spojrzymy na to, które gatunki właśnie rosną na znaczeniu. I to jest dosyć ważny klucz czy narzędzie do tego, żeby sobie z tym bodziszkiem poradzić. Ale nie tylko, również przytulia, dymnice, maki czy szereg innych kwasów dwuliściennych, który przez ten pakiet Belcar plus Clipper jest kontrolowanych, czy też mówiąc prościej, jest zwalczony. Wizualne efekty działania są widoczne już po kilku dniach, no ponieważ tutaj mamy do czynienia z substancjami, które działają częściowo nalistnie, niektóre działają też doglebowo i co więcej tutaj powiedziałem o Arylexie, ale tych substancji są 4, Arylex, metazachlor, aminopyralid oraz pikloran. Na pewno jest to rozwiązanie mniej zależne od warunków pogodowych, to znaczy czy będziemy mieć do czynienia z suchą jesienią czy z mokrą, to rozwiązanie Belcar plus Clipper prowadzi sobie z chwastami tymi, które są wrażliwe na działanie produktu w odpowiedni sposób. I nie ma też tego problemu, który no, dosyć często występuje przy zabiegach doglebowych, jeżeli chodzi o następstwo. Jeżeli zastosujecie herbicydy doglebowe, to często jest problem, żeby później zasiać w tym samym sezonie wegetacyjnym jeszcze jesienią na przykład zboża. I ostatni punkt, jak to niektórzy mówią, wisienka lub też truskawka na torcie. Za zakup pakietu Belcar plus Clipper możecie otrzymać 40 zł zwrotu do każdego hektara ochrony. Wystarczy, że zarejestrujecie deklarację zakupu na stronie www.e-pole.pl, dokonacie zakupu, a następnie wybierzecie formę, w jakiej byście chcieli, aby te pieniążki do Was wróciły. I to by było na koniec w tym odcinku, w którym obserwowaliśmy siew rzepaku w północnej części Polski, ale w następnych odcinkach Epola do popisu będą również relacje z innych rejonów w naszym kraju. Piszcie w komentarzach, czy siejecie rzepak orkowo, czy też uprawie uproszczonej, a może jesteście zwolennikami uprawy pasowej, czyli słynnego w ostatnim czasie strip-tilla. Czekam na Wasze komentarze, lajki, subskrypcje, inne reakcje. Do zobaczenia. Hej!